Dzień dobry widzowie, witam w dzisiejszym vlogu. Moi drodzy, mamy piąteczek i zaczynam tego vloga, ponieważ moje życie szybko się zmienia i plany są dość spontaniczne. Ja jestem w wydaniu po dziewczyńskim nocowaniu, więc marzę, żeby wziąć prysznic, ale zanim wezmę prysznic, to teraz akcja sprzątanie chaty. W ogóle chciałam zacząć tego vloga 2 dni temu, ale się nie wyrobiłam, ponieważ w ogóle miałam taką akcję, że musiałam pojechać do Rzeszowa, żeby odwieźć Bibi, żeby odebrać paszport, ponieważ niedługo lecimy w fajną podróż. Później z Rzeszowa pojechałam do Krakowa na nagrywki do Fausty i super spędziliśmy w ogóle i dzień, i noc. Dzisiaj przyjechałam do Warszawy, no i Fausty do mnie wpada na weekend, także Jezu, ona zawsze ma po prostu tak wysprzątany dom, że ja sobie myślę, ja pierniczę, nie, przyjedziemy do mnie. Moja sypialnia to jest w trakcie nagrywania organizacji. Także teraz mamy akcję sprzątanie, ale ja w ogóle uwielbiam, jak ktoś do mnie przychodzi, bo to jest taka najlepsza motywacja na sprzątanie, że ja rzeczywiście nie będę się tak opierdzielać, że tu sobie usiądę, tu się napiję kawki, tylko serio, rzeczywiście zacznę to sprzątać. Nie ma co, kawki akurat to bym się chętnie napiła, ponieważ miałyśmy wyjechać rano, w sumie wyjechałyśmy rano, ale poszłyśmy spać również rano. Tak nam się dobrze gadało po prostu z babami. Miałyśmy nagle takie flow. Nie jestem niesamowicie wyspana, ale jestem pełna siły i takiej motywacji. I jest piękna pogoda. Chodziłam sobie bez kurtki, w samej bluzie i jest bardzo fajnie, bardzo to mi się podoba. Dzisiaj w ogóle miałam sprzątać sobie i tak planowo, ale teraz przynajmniej zrobię to o wiele szybciej. Nie ten pilot. Wiem, że w real life, nie influencerskim idealnym świecie, też są takie problemy jak na przykład zatkany kran. Będę próbowała teraz to odetkać, także rękawice i lecimy. Teraz ponad musimy to przelać. Ja pierniczę, ale to wali. Człowiek wszystkich zawodów to ja, nie? Tatuś, bo dostałam się do tego kranu. Poszło. Wiesz co, ale ty nie będziesz umiała położyć tej szuflady sama. Skąd wiesz? Żebyś nie uszkodziła tego. Dobrze. No tak, ja jestem człowiek wszystkich zawodów. Ja wiem o tym pomyślicie. Bardzo jestem z siebie dumny. Super, dzięki, pa. No, patrz. Tata jest dumny. Czy tata sobie ze mnie żartuje? Sama nie wiedziałam, że jest to tak proste. No dobra, to nieważne, nie mamy misji. Znaczy mamy, porządek. Mieszkanie aktualnie wygląda tak, wszystko jest na meblach, bo moja cała podłoga została umyta i podkurzona przez, jak ja go nazwałam? Ryszard? Sorry. Mam słabą pamięć na imię. Wszystko jest wysprzątane, umyte. Pijemy wodę i powiem wam, że bierzemy spanie. Jest 19 i jest już ciężko. Już bym poszła najchętniej do łóżka. I zastanawiam się, czy pić. Znaczy, no napiję się kawki, myślę. Jeszcze muszę pójść do Żaby, bo mi przyszła jakaś paczka. Wysprzątałam ładnie chatę, to już w ogóle jakiś czas temu, aczkolwiek powiem wam, że tak, mnie zapało spanie. Jednak dało mi się we znaki to pójście spać nad ranem i tak się nie złamałam i nie zrobiłam sobie drzemki w ciągu dnia. Umyłam włosy, stwierdziłam, dobra, no może się rozbudzę. Nie, serio, nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam tak super śpiąca, że po prostu stoję. Ja teraz bym zasnęła na stojąco, ale jeszcze kilka rzeczy tylko zrobimy. Zmieniam pościel, przynajmniej tutaj sobie będziemy spały, a jutro jeszcze jak ktoś by z nami spał, to jeszcze zmienię. Teraz sobie zrobię taką piękną kwiatuszkową i ona jest z Homely, a to teraz była z H&M. Pokażę wam jeszcze co kupiłam i dołożę. Sprawa numer 1. Kupiłam sobie tulipany. O, nie ma woda na śmieci. No dobra, no to jazda. Mamy tak pięknie zorganizowaną kuchnię. Jeżeli ktoś nie oglądał organizacji, kochani, na co wy jeszcze czekacie? Już jest na kanale. Chyba mi się tak trzeba spać. Wziął kwiatuszki, robimy. Teraz jakaś dziwna faza ostatniej energii się przebija przeze mnie, ale zasnę jak głupia. Cieszę się bardzo. Może nie z tego jednego. O, cieszy, tak jest super. Patrzcie, jakie są. Powiem wam, że kondycja tych kwiatuszków najlepsza nie jest. Są tutaj spleśniałe liście na przykład. Kupiłam je w Lidlu, ale powiem wam, że zazwyczaj widzicie, te kwiaty tak stoją na początku. I sobie myślę, Boże, nie mam kwiatów, no to kupuję sobie te kwiatuszki, wybieram te najładniejsze, jak jest ładny kolor, te są takie ładne, różowe i zazwyczaj są fajne, długo mi się trzymają.
Nastawiłam jeszcze zmywarkę na noc i tak, kupiłam kretę w granulkach. Do śniadanka sok pomarańczowy, bajgle, ciabata, awokado, to nie jest pomarańcz, Julia. Cytryna, sriracha, jajka, to nie dla mnie. Napój owsiany do kawki, pomidory malinowe, ja pierniczę. I wiecie, że w ogóle za to wszystko zapłaciłam ponad 100. Przecież naprawdę nie jest dużo, a te tulipany były za jakieś 14, także całkiem sporo. I idę spać, do jutra, widzimy się zapewne w kuchni robiąc śniadanie. Robię, moi drodzy, jajko dla Faustyny. Jakby nie jem jajek i nie mam pojęcia, jak się robi jajka. Ty nigdy jajek nie masz? Awokado jest zarąbiste. Ja chcę tylko powiedzieć, że Jula jest najkochańszą i najwspanialszą ciotką, siostrą w jednym i koleżanką. Oh, dostałam taki support wczoraj, nie mogę wam powiedzieć, że czego. To było cudowne. Ja się czułam jak taka mama takiej córeczki, która się szykuje. Dobra, mówimy, ale nie powiemy dokładnie. Wczoraj spod skrzydeł matki poszła na randkę. No i matka się patrzyła, jak się córka szykuje. Jako pięknie wygląda sukieneczce. I córka wróciła tak późno. Matka musiała chować klucz. Nie wiem, co na lat. Ale naprawdę był taki vibe wczoraj, że jak ja wracam, to ja poczułam się autentycznie, jakbym wracała, wiesz, że mi wszystko zostało przygotowane. Bo ja w ogóle na przykład jeszcze mojej znajomej zostawiłam rano leki na wypadek, gdyby gorzej się czuła, nie? Myślałam o tym, żeby się zostawić wodę, ale stwierdziłam, że tak, bo ja sobie siedzę, ja w ogóle mnie wczoraj już tak cięło, jak wiemy, i Faustyna do mnie pisze, ej, o której mogę wrócić? Sobie myślę, Jezus, o co mogę wrócić? Naprawdę sobie myślę, zostawię ci szklankę wody, sobie myślę, nie, Faustynka jest chociaż zaradna dziewczyna, nie potrzebuję takich rzeczy. A dzisiaj idzie na przykład na uczelnię, także mam się robić śniadanie, tak. A córka idzie do szkoły. Solidnie, naprawdę tak to wygląda. Ale solidna za mnie naprawdę kobieta. To jest mocne, wróciłam, ale mimo wszystko późno, ale mimo wszystko idę na uczelnię. Tak, bardzo ładnie. Pomóc ci w czymś? No stary, jak chcesz, to sobie wbić to jajko na przykład. Dobra. Bo nie chcę brać za niego odpowiedzialności. Bo ty jesteś jak taka mami. Tak, to właśnie z córkami jest. Ej, przyjechała. Ale w końcu ktoś, a nie ja. Ja zawsze wszystko wywalam, serio. Najgorzej, że przyjechałam. Miałeś takie ładne śniadanie i wszystko. O właśnie, przebitka. Nie zrobiłam jeszcze przebitki. Ty. Nie. Dobra widzowie, właśnie sprzedałam swoje biurko. Kurde, ja nie wiem teraz, który film leci gdzie, ale proszę subskrybować, bo nagrywam organizację toaletki i tak mi poniosło, że kupiłam totalnie nową, także stwierdziłam, że dobra, pójdźmy i odbierzmy przesyłki jeszcze. Kończę już te sprawy na odcinki z organizacji i zdradzę wam, że będzie też przerwa, ponieważ czeka nas ucieczka z kraju! Także lecę odebrać te paczuszki, ponieważ później wracam i nagrywam fajną też kampanię, taką różową, także idealnie, co prawda liczyłam, że będzie słoneczko, niestety tego nie ma. Biorę się za montaż filmu, zobaczę, co zdążę zrobić w momencie, kiedy córa jest w szkole, także córa poszła do szkoły, matka dumna, a jadę, może nam jakieś zakupy zrobię. Nie no, musimy rozkminić, co robimy też wieczorem, ale to później. Pierwsza paczka odebrana, ej, mega fajnie, bo tutaj są rzeczy właśnie jeszcze do kuchni, które w ogóle miały przyjść na odcinek. Aj, wiadomo, nic nie poprzychodziło na czas, ale są tutaj różowe rzeczy do mojej kuchni, także bardzo fajnie, mega się cieszę. Zmienimy sobie, ej, idealnie też pod nagrywki, bo będę nagrywać tą różową kampanię, to będę miała jeszcze bardziej różowe mieszkanie. Kit. Przesyłka numer 2 odebrana, jest to też różowa rzecz do kuchni, także przyszło w czas. Jestem ciekawa, czy będzie to wyglądać tak dobrze jak na zdjęciach, bo nie było to jakieś drogie. I zamawiałam na Allegro od razu, powiem jak coś. Ej, piłam kawę, ale jest to jakiś zjazd pogodowy, bo chcę mi się spać. O, ej, ale się... O co chodzi? Śliczny kolor! Ej, patrzcie, jestem teraz wybrana na kolorystycznie, to już za pierwszym. Ładny odcień tego różu. Trochę tych różowych elementów właśnie, zwłaszcza na wiosenno-letni czas w tym mieszkanku. Tą pakę zamawiałam na takiej oto stronce, idealnie szyte pod te właśnie krzesła, także jestem ciekawa. Kurde, ej nie, git, bo wybrałam taki kolor, bo tam wiecie, było dużo różnych odcieni. Jak widać, nie jestem przekonana od razu, w sensie, bo tak się patrzę na przykład na te tacki,
to on jest całkiem zbliżony. Nie chciałam przesadzić z tym różowym, żeby nie był on taki mega agresywny, mega mocny. Ale czy ja bym chciała taki różowy, różowy? Nie, no chyba będzie git. To domówiłam jeszcze rzeczy z tego samego materiału, z tego samego koloru na kanapę, żeby to wszystko było takie spójne, także też spoko opcja. Zamówiłam sobie taką poduchę, żeby dać na mój narożnik i taką poszewkę. No, myślę, że mogłabym mieć bardziej różowy ten kolor jednak. Oto są te krzesła i tutaj właśnie mam te, także teraz mamy przed. Ej, nie, no wydaje mi się, że fajnie. Spoko. Super, że jest to właśnie tak idealnie uszyte pod ten model, że tutaj nawet jest dłuższy materiał. Podoba mi się. Gdyby było bardziej różowe, to bym się nie obraziła, ale na pewno nie chciałam aż takiego różowego jak tamta poducha. Tę poduchę chciałam sobie o tutaj ustawić. O tak, coś takiego właśnie, żeby było. Ta lampa tu nam nie pasuje, ona stoi tak, bo sobie stoi. I jednak tę poszewkę, którą kupiliśmy razem w Wika, ściągamy, ale ona idzie do sypialni, a tutaj właśnie damy ten kolorek, żeby wszystko było takie piękne, różowe. Udajemy teraz, że nie ma tej lampy i pomidorów po śniadaniu i patrzcie, jak fajnie, różowiutko, tyryty, tyryty. I widzicie, jest takie przejście, że wszystko jest na samym kolorze. Ej, najlepsze jest to, że ja wcale nie miałam jakiegoś takiego na początku zamysłu, gdy zaczęłam tę serię organizacyjną, że będziemy dodawać więcej różowych elementów, ale tak mi się to spodobało i tak fajnie tutaj do przedpokoju mi to teraz też pasuje. No jednak machulnik to różowa machulnik, mimo że czasem mam faski. Kiedyś na początku też tutaj stawiałam na różowe dodatki, później mi się to znudziło, przeszłam totalnie na biały i złoty, a teraz jednak znowu witamy różowy. No nie, no pogoda jest fajna, bo jest ciepło i można chodzić w samej bluzie, może tak na szybko, na przykład wyrzucić śmieci, przynajmniej ja tak chodzę. Aczkolwiek specjalnie się nie ogarniałam, bo mam nagrywki takie, wiecie, poranne, no ale nie ma tego słońca. To będzie trochę ryzykowne, jak przesunę te nagrywki na jutro, ale liczę, że tam, nie, jutro niedzielka, będzie pewnie pięknie, słoneczna niedzielka, oby tak było, proszę. Ale najpierw jemy, jestem tak mega głodna, nie wiem co jest, bo Fausti rozpakowywała czerwone pesto z wegańską, makaron z czerwonym pesto, to brzmi mega dobrze. A co mamy jeszcze? Coś takiego... Pana kotta! Ja pierniczę. Co za wspaniałe... Ciasteczka jaglane z migdałami. Robię sobie mukbang. Nie no, żartuję. Wiem, że niektórzy czekacie. Co do mukbangu? No kiedyś będzie trzeba wam go nagrać, no. Ale teraz na razie nie mam czasu. Dobra, moi drodzy, mamy niedzielkę. Tutaj w ogóle nagrywam kampanię. To jest w ogóle współpraca idealna dla mnie, bo patrzę, dostałam mnóstwo takich różowych rzeczy do pokazania z Hello Kitty. I wszechświat mnie wysłuchał, ponieważ dzisiaj dał nam piękne słoneczko, także jest pięknie, bardzo mi się podoba to, jak to nagrałam. Właśnie już sobie kończę. Także fajnie. Jedyne co, nie podoba mi się tylko to, że wstałam dość późno, bo ja mam teraz dużo rzeczy do nagrywania, ale mega, mega fajnie spędziłam ostatnie dni. Ja już nawet nie pamiętam, co my robiliśmy, ale koniec końców wczoraj właśnie mieliśmy sobotę, także sobie pochillowałyśmy. Spędziłyśmy sobie czas tutaj u mnie, tak fajnie sobie poplotkowałyśmy, pogadałyśmy, no i później sobie wyruszyłyśmy na miasto. Jak wiemy, ja jestem osobą, która nie słyszy budzików, ale serio, to już jest tak potężne. Dzwonią jej budziki ponoć, ona w ogóle wstaje, ogarnia się, bo oczywiście córa dzisiaj również na studia sobie poszła, a ja nic nie słyszałam, nic. Ale ona się tak na mnie patrzy i mówi, śpi, ja po prostu pojadę na studia, śpi. Także nawet śniadanka córze nie zrobiłam, ale spakowałam jej drugie śniadanko. Myślę sobie, ładna pogoda, ładne słoneczko, ale czy ja o tej 9:00, kurde, już jestem taka pełna sił? No byłam taka serio mega zmęczona, tak usiadłam tutaj, niby coś robię, ale w sumie to śpię, no i stwierdziłam, dobra, lecę spać, no i wstałam tak chwilę przed 13:00, także no szkoda troszkę, bo piękny dzień, no ale w sumie musiałam odespać weekendzie. Nie dość, że moje mieszkanko jest coraz bardziej różowe, podoba, no ślicznie jest. Tutaj różowa lampka, tutaj cały czas leci playlista. Piękne słoneczko, piękna pogoda, tutaj różowo, czyściutko. Nagrywam dla klienta fajne materiały i przepiękny dzień. I tak sobie dzisiaj w ogóle latałam, tak sobie tańczyłam. Bardzo, bardzo fajna atmosfera. Kurde, że no tak bardzo kocham życie i że tak jestem wdzięczna za wszystko. I jest po prostu tak fantastycznie, naprawdę, po prostu błagam, zostawcie już nam to słońce na dłużej. Bo ono tak dużo zmienia, serio, jest po prostu przepięknie, przecudownie. Jakby było takie słońce do 21:00, to ja już nie mam słów, nie? Ja bym była najszczęśliwsza na świecie.
stwierdziłam, że nie wyciszyłam, że zadzwonię do rodziców, pokażę im, jak wygląda teraz mieszkanko, tą zmianę, także szybko tutaj jeszcze ładnie dobajerzymy, różowa kawka, super, to zabierzemy. Wow, jakie różowiutkie dodałaś. Piękne. Znowu cukierko księżniczkowe. I do tego właśnie z tej samej, jakby sobie domówiłam takie coś, żeby to było do narożnika i tą poduszkę. O, to sobie kupiłam tulipanki w Lidlu. Bo te z biedry też są fajne, takie żółto, wiesz, to takie... Różowa kaweczka. Właśnie nagrywam organizację toaletki. Taki fajny dzień. Taki piękny, że stwierdziłam, a zamówię sobie jakieś fajne jedzonko. I zamówiłam sobie pokebowla z krewetkami w tempurze, z warzywkami. Mam nadzieję, że będzie smaczne, także spróbujemy razem. Później sobie coś szybko włączę do jedzonka. I fajnie, tutaj patrzcie, mam takie lampeczki. Tutaj te lipanki, które sobie kupiłam. No, no, pięknie! O, super! O nie, to po co ja kupiłam ten sosik, jak ja go już mam w środku? No, kocham sosy, ale wżera! Woo! Ja postawię was na chusteczkach tym razem. A może tak? Idealnie. Dobra, próbujemy najpierw sosików. Ja jestem fanką sosików. To jest taki sosik słodki. Kroili krewetki w tym kurze, żeby było wygodnie jeść, fajnie. Ale miałam na to ochotę. Ale pyszniutkie. Mamy tutaj fasolkę edamame. Ciołki. Dzień dobry, myszki. Mamy dzisiaj poniedziałek, bo mam taką ochotę na wodę. Czy udało mi się wstać o 7? Nie, ale wstałam. Wstałam, ale przyznało mi się, nie kontrolując tego, to jest u mnie najgorsze. Ale wstałam o 8, więc nie jest źle. Umyłam od razu włosy, teraz sobie robię maseczkę właśnie. Zastyga mi powoli, muszę się uspsikać. Piję wodę. I od razu wam powiem, bo zapomnę, nie będzie organizacji lodówki w tym miesiącu, dlatego już wam pokazałam te różowe elementy i bardzo mi się podoba ta kuchnia. Tak właśnie dzisiaj wstałam, tak się patrzę i sobie myślę, kurde, jak słodko, jak pięknie. No nie będzie w tym miesiącu, ponieważ nie zdążę przed wyjazdem. W sensie zdążyłabym, tylko to będzie takie naprawdę na sztukę, pod film, a moje rzeczy w internecie nie są pod film, pod content i nie pasuje mi to, wiecie? Także to na pewno zrobimy, tylko bez sensu, żebym ja przed moim wyjazdem piła nagle milion jakichś rzeczy, bo to nie ma sensu. Ale to okej, dobrze, bo wtedy zrobimy lodówkę wtedy, kiedy będzie też już tutaj zrobiona. Budzik? Ja się później dziwię, że ja nie wstaję na takie przyjemne coś, nie? Nie, tak naprawdę to jest jakiś taki budzik od aplikacji Zdrowie czy coś takiego. A normalnie mam taki... I tego nie słyszę. Zastanawiam się, na co mam bardziej ochotę, bo teraz po tej wodzie, jak mnie zemdliło, to na niej. Nie wiem, o co mi chodzi. Ogólnie... Dobrze, nieważne, nieważne, kochani. Na co mam bardziej ochotę? Na nic. Co się dzieje? Co tu nagle mód we mnie jakiś dziwny wszedł? Super. Na co masz im ci ochotę? Może teraz rozmawiam sama ze sobą, to też nie dobra. Dobra, trzymam tą kasadyję. Więc ja mam kasadyję. Jestem w swoich gaciach. No w planach też dzisiaj nagrać TikToka, spędzić ze mną i zobacz, ile wydałam. Ogólnie z rzeczy głównych to jest właśnie ta sesja zdjęciowa na Dzień Kobiet. Ej, no nie mogę, jaki czad. Tak cały czas chodzę do tej kuchni, jest tak różowo i tak mi się to podoba. Halo, co tu się stało z tą zmianeczką? W każdym razie jest 11:30. Skończyłam montować kampanię do słowa. Wczoraj właśnie nagrywałam. Kolejny krok to jest wysuszenie włosów i zakręcenie na skarpetę i lecimy na zakupy. Potrzebuję kupić właśnie kilka rzeczy na tą sesję, bo dosłownie za kilka godzin my już jedziemy, także ja się też muszę pomalować. I dosłownie jakoś rok temu, tak w lutym, bo to na walentynki za to dodawałam swoją sesję anioła i to była moja taka pierwsza sesja. Ogólnie jakąś taką wizję mam na to, bo generalnie nie miałam za dużo czasu i jakoś nie przeglądałam tego za bardzo, więc mam nadzieję, że fajnie nam się będzie współpracowało i mam nadzieję, że będziemy mieć fajną energię, bo miała jeszcze jechać jedna osoba, która też by nagrywała backstage, ale niestety się dzisiaj rozchorowała, więc niestety nie jedzie. Szkoda, bo myślałam, że będzie taka fajna energia, niech będzie więcej osób, ale still liczę, że fajnie, fajnie nam coś wyjdzie. Kminiłam też, żeby nie robić Dysonem, bo na przykład na anioła sesję robiłam włosy Dysonem i one były zawaliste i się trzymały cały czas i na tej sesji wyglądały ładnie, ale ostatnio
to jest bardziej hejt relacja i te loki mi się absolutnie nie trzymają i te włosy nie wyglądają ładnie, więc zakręcę je na skarpetę. Dobra, u mnie teraz jest burza mózgu i moje posprzątane pięknie mieszkanko już nie jest pięknie posprzątane. Tutaj sobie przyłożyłam lustro i sobie dobieram teraz mniej więcej stylizację, jakie mogłabym mieć i sobie robię zdjęcia, żeby to zapamiętać, więc wydaje mi się, że właśnie chciałabym trochę w takim stylu, że takie, wiecie, czarne. Ja w czarnym czuję się tak powerful, tak kobieco, zmysłowo, taki vibe z klasą czasem, taki właśnie wieczorek przy winku, chociaż ja alkoholu bardzo mało piję i w tym roku piłam 2 razy i to i tak mało i mam całą szafkę różnych alkoholi 0%. Jak się właśnie czuję, że mogę zdziałać naprawdę dużo, mogę zrobić wszystko w wydaniu jakim tylko chcę, ale teraz już zmieniamy właśnie wydanie, bo ja nie lubię się ograniczać do czegoś jednego. Na razie przygotowałam sobie rzeczy, które będę zabierać. Okej, trochę Saigon tutaj mamy, ale mam przygotowane rzeczy. Wszystko wiem, co jest, gdzie, okej, tam to są na przykład odrzutki, te rzeczy, które mam spakować. Tu są jeszcze do wyprasowania, tutaj mam rzeczy ogarnięte. Jeszcze wezmę tą sukienkę, w razie czego mam kilka wizji jeszcze takich zmiennych. Ale musimy się już malować. Jeszcze sobie wymyśliłam, że chcę sobie zrobić takie zdjęcie Messi z pizzą, takie po mojemu. Please, żeby to jakkolwiek, nie jakkolwiek, żeby to ładnie wyszło. Wyszły mi bardzo ładne, piękne loki. Zakręcę sobie tylko grzyw. I z drugiej strony tak samo będą piękne, lśniące, ładnie zakręcone loki. No dobra, jest git, ja sobie jeszcze, wiecie, rozszerzę i tak dalej. Grzywkę sobie zrobię na miejscu, wezmę Dysona, także tutaj się nie musimy martwić. Żeby makijażował dzisiaj, bo od niego dużo zależy. Ale oczywiście wyjdzie nam piękny, idealny, będę czuła się totalnie powerful. W przemalowaniu powstał okropny, ale makijaż skończony. Jest dość taki matowy, ale myślę, że na zdjęciach będzie git, tylko muszę sobie tutaj to wszystko podkręcić. Pizza przyszła, rzeczy spakowane. Ja na sesji zdjęciowej, ja teraz, ja zablokowany mam piekarnik, tylko jedno chciałam, teleportować się tu z tego auta i zjeść tą pizzę i nie umiem odblokować tego piekarnika. Dobra, mamy to, misja sukces! Tutaj była ugryziona pizza na sesji, ale oczywiście przeze mnie. Dobrze, że mam jeszcze soczek z sesji, także się napiję soczku, a nie wody. Miła odmiana w moim życiu. I widzowie, witam was w kolejnym dniu. A pokaż się, sudziaku. Nie! Co chciałam powiedzieć? A, jestem ubrana w to samo co wczoraj, bo miałam tę koszulkę tylko na sesji, dobra? Przez 15 minut człowiek się nie zdążył spocić. Właśnie mnie to znormalizujmy noszenie ubrań na drugi dzień, jeżeli nie jest przepocona, nie brudne. Dobra, w sumie co prawda też spałam. Okej, ja zasnęłam w tej koszulce. Ja też. Dobra, styl! Jakby nie śmierdzę, mogę w tym chodzić, zwłaszcza, że jestem w domu. Rozpakowujemy walizę. Niedobrze, tu mi zaczęła pękać. Dupson Mix. Tutaj ja w ogóle jestem w szoku, że to przetrwało, nie? Ale zabezpieczyłam to stanikiem. Co? Tata, pękła mi walizka! Tutaj od boku mi odchodzi. Olcia! 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 Czekaj! Okej. Ej, teraz już zapomniałam. A, wiem. Mam jeszcze 2 rzeczy do kuchni. Machine. Ale Boże, no te smoki są takie piękne. Zamówiłam takie 2 szklane, moje ulubione. I z takimi motylkami różowe i fioletowe. No po prostu ja nie mogę. Nie mogę się na nie napatrzeć. One są takie śliczne. Paczeczki do sushi różowe. No po prostu to jest fantastyczne. Ej, bardzo fajne. Pokażę wam jeszcze teraz, co kupiłam, bo trochę tych zakupów uczyniłam. Mam spakowaną pakę dla jednej dziewczyny i już mam opłacony paczkomat i tak dalej i zapomniałam jej zabrać, także jutro ją wyślę. Ja naprawdę, ja bardzo szybko zmieniam moje myśli i nie umiem się skoncentrować na jednej rzeczy. Dzisiaj to była w ogóle fatalna pogoda, nie? To jest dramat. Dramat. Pachnie jabłkiem, ale z drugiej strony dziwne. O nie.
O nie. Kurde, ja tak nie lubię dostawać przesyłek, które nie są oznakowane jako i że nie wiem, że coś muszę otworzyć teraz natychmiast, że tam są produkty spożywcze, bo mi te paczuszki czekają na mnie często. Ja je zbieram, żeby nagrywać z wami filmy i później jest taka akcja jak z tą, chociaż powiem wam, że dawno takiej akcji nie miała. A szkoda, bo tak kurde fajnie zapakowana paczka, a ja totalnie nie wiedziałam w ogóle, że mogę się spodziewać czegoś takiego. Kurde, no a zjadłabym je strasznie. No, kurde, no ej, ale szkoda. Mega mi przykro, że tyle truskawek w czekoladzie się zmarnowało, bo ja bym tak bardzo to zjadła. Ale pikantny, one są powiększające. Ale ostra przyprawa. Zazwyczaj są takie błyszczyki powiększające usta, ale na przykład moje ukochane Eveline od pszczeli, to one są takie, że czujecie, że tak delikatnie pieką usta, ale nie czujecie żadnego smaku. A tutaj po prostu jakbyście otworzyli słoik z przyprawą, takie pieprz cayenne, coś takiego i po prostu... Ale naprawdę pikantne, ja jestem mega ciekawa co z osobami, które nie lubią pikantnego jedzenia, bo to dosłownie daje po języku. Mega ciekawe i dziwne zarazem. Nie miałam jeszcze czegoś takiego na ustach. Po 10 minut i daję potężnie, powiem wam, ale dobrze, dobrze, lecimy kochani. Pepko. Wyszłam to pepko po organizery typu T, ale to mamy dobrać pokazywała w innym odcinku takie organizery. Także teraz kupię się na kuchni, bo wbrew pozorom, jak zobaczyłam, kurde, jakie są rzeczy w pepko nagle, to ja, wow, naprawdę jestem pod wrażeniem. I moje patelnie, no wiemy, że w stanie nie są najlepszym, aczkolwiek dogadałam się już, że one chętnie będą miały nowego właściciela, jeżeli ja będę chciała zmienić patelnię. No i tak mieniłam, że no może jak tam wrócę z wakacji czy coś, to sobie zmienię patelnię, ale jak ja zobaczyłam, że w pepko są takie piękne, kremowe patelnie, no ślicznie wyglądają, bo w internecie jest taki zestaw na Amazon? Tylko one miały podzielone opinie, ale tam był taki cały zestaw. Te w Pepco były naprawdę spoko ceny, ponieważ ta patelnia kosztowała 35, ta była za 40, już taka większa. Plus dodatkowo kupiłam jeszcze taki rondelek, bo wiecie, ja też nagrywam, nie? I te rzeczy jednak wyglądają dość mało estetycznie, bo mi w życiu codziennym nie przeszkadzałoby to tak z tymi moimi patelniami, ale że mogą zmienić swojego też właściciela, no to stwierdziłam, dobra, kupimy. Więc fakt, że potrzebuję tego do nagrywek był dużym argumentem, ale ogólnie, prywatnie, to ja bardzo chciałam też kremowe garnki. Także fajnie się tak wszystko złożyło, bo kurczę, no naprawdę wyglądają dobrze. Dobra, wszystko działa, nie ma co, ale kurde, jak to ładnie wygląda. Też kurde, marzyła mi się taka patelnia. I tak się patrzę, że ma tą kremową rączkę i tak stwierdziłam, kurde, lecimy. Kosztowała 8 dysz, że ja jestem w ogóle spełniona garnkowo, nie? To jest serio coś takiego, że jak ja wydam pieniądze jednak na rzeczy domowe, na garnki, patelnie, cokolwiek, to takie... Czuję taką serio satysfakcję z zakupu. Dodatkowo kupiłam jeszcze lampki do wina. 2 za 25, czyli 12,50 za sztukę. Co myślę, że jak na teraz nie jest najgorszą ceną i one były z kolekcji wielkanocnej. Także teraz je na pewno dostaniecie, a prezentują się one tak. I tak sobie myślę, że kurczę, do jakiegoś czerwonego winka, no to fajnie, fajnie będą się prezentować. Stwierdziłam, że szarpnę się i kupiłam takie 4. Może wymanifestuję tych znajomych. Czy co? No u mnie to bardziej na jakieś alkohole 0%, chociaż teraz jak była u mnie Fausti, to piłam alkohol pierwszy raz w tym roku. Dobra, wcześniej wypiłam 3 łyki wina, bo wiem, że jak ktoś to będzie oglądał, to się właśnie mnie czepiał. Pozdrawiam serdecznie. Z czego się bardzo cieszę i w Pepco kupiłam jeszcze takie butelki i właśnie nie wiedziałam nawet, że w Pepco takie znajdę, a jedna była za 7, także nawet taniej niż w IKEA, którą kupiłam na wodę, a powiem wam, że to jest super dla mnie rozwiązanie właśnie, już po razie wam mogę powiedzieć, bo sobie leję z dzbanka filtrującego taką wodę i zawsze mam zimną w lodówce. Kupiłam też jeszcze taki dywanik łazienkowy, on kosztował w Pepco 4 dyszki, bardzo mi się podoba, tutaj ma taki napis, a jest po prostu duży, ale śmierdzi, no trzeba go wyprać, bo śmierdzi. Dobra, kupiłam całkiem sporo rzeczy, ale wszystko jest do jakiegoś filmu, łącznie do filmów 3, plus to było do 4, który wam pokazałam, tak, Jezus, całkiem sporo tego jest, błagam, żebym ja z wszystkim zdążyła. Poczułam się jak to dziecko zmachane, które krzyczy do mamy i mama mu daje picie i on... O Jezus, do oka mi wleciało. Ej, ale to były czasy, bo dzisiaj była awaria.
Messengera i tak dalej. Znaczy ja tego jakoś nie odczułam. To znaczy ja nawet tego nie zauważyłam właściwie. Właśnie tak stwierdziłam, że kurde, ja nawet nie mam większości numerów telefonów i gdybym rzeczywiście miała się z kimś skontaktować wtedy, albo ta awaria by trwała załóżmy cały dzień, no to ja naprawdę miałabym problem, żeby się skontaktować z innymi ludźmi, bo nie mam nawet ich numeru telefonu. A tak sobie pomyślałam odnośnie tego, że za dzieciaka się właśnie biegało do domu, do mieszkania, dzwoniłam tylko domofonem, albo nawet krzyczałam po prostu przez balkon i mama mi wszystko rzucała, wiecie, tu pieniądze do sklepiku. Ja miałam to szczęście, że mieszkałam na parterze, więc łatwo było mi podawać, a niektórzy rodzice, wiecie, tak wiązali tą paczkę, żeby coś zrzucić. Ciekawa, czy nadal jest takie dzieciństwo, że dzieciaki dzwonią każdy do każdego przez domofon i się spotykają i to też było takie śmieszne, że nikt nie miał telefonu, ale każdy wiedział o jakiej godzinie kto będzie i wiecie, tak się dzwoniło beztrosko i każdy nagle wychodził, każdy też wracał o podobnych godzinach na obiad, nagle każdy miał w ogóle synchronizowany obiad w domu, nie? No, Jezu, ale mam teraz melancholię, nie? Taki sentyment do tego, ale to były świetne czasy. Dobra, to na tyle moi drodzy.